Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Słuchajcie, jakiś czas temu dostałem propozycję z Chin, aby nawiązać współpracę z jednym z producentów różnego rodzaju elektroniki. Takich maili dostaję bardzo dużo. Do tej pory albo nie odpowiadałem na nie w ogóle, albo grzecznie dziękowałem. Jak wiecie, to co do tej pory pokazywałem Wam na moim kanale, jeśli chodzi o różnego rodzaju mierniki, przyrządy, lutownice, to wszystko było zakupione za moje ciężko zarobione pieniądze. Chcąc pokazywać wam wciąż mam nadzieję interesujące rzeczy, ale jak zawsze powtarzam z mojej nieco pokracznej perspektywy, która jest bardzo często kontrowersyjna, nie mogę w nieskończoność inwestować własnych pieniędzy. Zdecydowałem się na tego maila, Odpowiedzieć twierdząco, aby zobaczyć, na czym taka współpraca ma polegać i o co w tym wszystkim chodzi. Tak więc, teoretycznie ten materiał powinienem rozpocząć słowami: płatna promocja, materiał sponsorowany, aczkolwiek w tym konkretnym przypadku nie do końca tak jest. Dlaczego? Otóż, tak naprawdę to, co dzisiaj i nie tylko dzisiaj Wam pokażę, to są rzeczy, przedmioty, które dostałem do przetestowania. Z tych testów nie mam żadnej złotówki, żadnego juana, ee, żadnego eurocenta. Jednym słowem, nie zarabiam na tym nic. Pewnie w większości Waszych głów urodzi się pytanie: Czy skoro coś dostałem do testów, to będę słodził? I Wychwalał pod niebiosa. Jestem przekonany, że na tyle dobrze mnie znacie i wiecie, że moja natura raczej jest naturą tak zwanego Marudy. I zawsze to, co wam pokazuję i opowiadam, jest oparte na jakimś moim doświadczeniu. Jeśli coś ma plusy, to o tych plusach informuję. Jeśli coś ma minusy, to o tych minusach również informuje. W moich materiałach, które być może będą się pokazywały, chociaż nie ukrywam, że Pan Chińczyk się dosyć mocno zdenerwował, bo od momentu otrzymania tego Zestawu minęło już dobrych kilka miesięcy. W międzyczasie inny youtuber już nagrał jakąś recenzję tego, co ja dzisiaj wam zapoczątkuję. Tak więc, mówiąc krótko, przespałem i być może to będzie jedyna rzecz, która pojawi się na moim kanale. I z jednej strony będzie mi smutno, bo chciałbym wam pokazywać coraz bardziej różnorodne rzeczy, a z drugiej strony, tak jak zawsze wam mówię, po prostu nie mam. Czasu na pewne rzeczy. Wróćmy zatem do treści. To, co Wam pokażę, będzie moimi przemyśleniami, poparte na jakichś testach, ale zanim do testów przejdę, w dzisiejszym odcinku chciałbym Wam tylko ogólnie opowiedzieć o tym, cóż to takiego dostałem i jakie są moje pierwsze wrażenia. Bardzo nie lubię anglojęzycznych Sformułowań, w związku z tym dzisiejszy odcinek powinienem nazwać roboczo pierwsze wrażenia: rozpakowywanie przenośnej lutownicy wraz z akcesoriami. Zatem najpierw opowiem Wam tak na szybko, co tutaj na stronie tego producenta jest napisane, jeśli chodzi o Tą lutownicę, a ja wam tak naprawdę opowiem o tym wszystkim z mojej perspektywy, bo bardzo często oglądając recenzje chociażby takich geniuszy, jeśli chodzi o recenzowanie produktów typu Slaw, który jest po prostu niedostrzygnionym mistrzem dla mnie osobiście, jest konkretnie jest tak, jak powinno być. Natomiast dosyć często w pewnych recenzjach różnych osób. Gdzieś tam nie wszystko jest ujęte i o tym, co nie wszystko jest ujęte, ja będę chciał opowiedzieć Wam, właśnie ze swojej perspektywy. Także dzisiaj niekoniecznie będę opowiadał o samej lutownicy, ale sobie chociażby porównamy groty, zrobimy sobie szybkie jakieś pomiary grotów, porównamy, jaki system grotów jest fajny. Opowiem Wam trochę o Zasilaczu. Opowiem Wam trochę o przewodach połączeniowych, bo tak naprawdę z pewnych rzeczy nie wszyscy zdają sobie sprawę, a to może być dosyć ważne. Słuchajcie, zatem, żeby nie przedłużać, rozpocznę od takiego szybkiego omówienia, co tutaj na stronie tego sprzedawcy jest mniej więcej pokazane i co jest napisane. Tą lutownicę można kupić w kilku różnych, nazwijmy to, kombinacjach, jeśli chodzi o zestaw akcesoriów. Mamy tańsze, mamy droższe wersje. O tym, czy taka lutownica, taki zestaw przenośny ma rację bytu w pracowni elektronika. Opowiem wam pewnie w, przynajmniej w jednym albo w dwóch materiałach. Dzisiaj zrobimy sobie tylko nazwijmy to rozpakowanie i omówienie pewnych rzeczy, które dla mnie są dosyć istotne, mam nadzieję, że dla was również. A tak naprawdę jak to się sprawuje, jak to działa, jaki prąd pobiera, to opowiem wam w kolejnym materiale, bo niestety okazało się, że chociażby chcąc zmierzyć rzeczywistą moc przy pomocy takiego miernika Okazało się, że nie mam wystarczającej ilości przewodów. Chciałem sobie nawet wykonać taki na szybko przewód połączeniowy. Niestety okazało się, że żadna z tych końcówek, które Wam pokazuję, nie nadaje się. I do tych przewodów jeszcze wrócimy w dalszej części materiału. Słuchajcie, zatem, tak na szybko możemy sobie wybrać w zależności od zasobności portfela mniej lub bardziej rozbudowany zestaw. Oczywiście w każdym zestawie znajduje się, nazwijmy to, rączka lutownica i jakiś grot, bądź zestaw grotów. Jakaś cyna, tak jak tutaj, podstawka, przewód połączeniowy. I to jest taki najbardziej podstawowy zestaw. Zobaczmy, tak mniej więcej ta lutownica w przekroju wygląda. Tu jest tak zwany Dwa w jednym, czyli mamy tak zwaną trzecią rękę plus podstawkę pod lutownicę. Czy to ma rację bytu, to tak jak wspomniałem, opowiem Wam później, zdecydowanie później, w momencie, kiedy będę w stanie przetestować i wyciągnąć jakieś wnioski, a nie na zasadzie 5 minut i już jest gotowa opinia. Po to, żebym rzeczywiście Was rzetelnie informował o wadach, zaletach, to tak jak wspomniałem, Potrzeba kilku tygodni testów, i dopiero po jakichś tam dłuższych testach będę mógł powiedzieć, czy tego typu sprzęt, czy ten konkretny sprzęt ma rację bytu w pracowni elektronika. Oczywiście, ponieważ sprzęt jest przenośny, mamy możliwość zasilenia go z różnych źródeł. To na pewno w pewnym stopniu już na wstępie można powiedzieć, że tak, bo bardzo często trzeba gdzieś w jakimś samochodzie, gdzieś nie wiem na budowie, na szybko coś przylutować, polutować i wtedy zaleta takiego przenośnego sprzętu jest niewątpliwa. Ale tak jak wspomniałem, poopowiadamy sobie dalszej części materiału. Tak jak widzicie, GVDA to jest inteligentny, przenośny. Nie mogę niestety, chyba przejdę na stronę angielską, bo przyznam szczerze, że ten tłumacz działa rzekłbym dosyć słabiutko. Mimo, że jakoś tam super ekstra nie znam angielskiego, to chyba łatwiej mi będzie mimo wszystko tłumaczyć z angielskiego. Zatem tak jak widać, mamy przenośną. Stację lutowniczą z regulacją temperatury, i teraz tak na szybko, parametry. Postaram się w krótkich żołnierskich słowach przelecieć przez to, co producent mniej więcej tutaj napisał opisał, żebyście mieli jakiś punkt wyjścia: więc do 65 W mocy, teoretycznie szybko, szybkie 8-sekundowe nagrzewanie, zasilanie USB-C. Typ Power Delivery albo Quick Charge. Jak widać, te dwa systemy są wspierane, do tego dojdziemy. Aluminia, aluminiowa, metalowa obudowa, ergonomiczna, miła w dotyku, regulacja temperatury za pomocą PID, wyświetlacz typu OLED, automatyczne usypianie. Mamy również Nazwijmy to wibracje. Bardzo szybkie nagrzewanie, automatyczne usłupienie, to już mówiłem, automatyczne przejście w standby i to z grubsza wszystko, jeśli chodzi o takie marketingowe opisy. Natomiast to, co nas najbardziej interesuje, to oczywiście zakres temperatury 80-420 stopni Celsjusza. Powinno wystarczyć. Interfejs USB Typ C. Zastanawiam się, czy jest możliwość zmiany firmware'u. Pewnie tak. Tak jak wspomniałem, dzisiaj tylko taki szybki rzut oka. Natomiast obiecuję, że do kolejnych odcinków się przygotuję trochę bardziej. Zobaczymy, czy jest dostępna jakaś nowsza wersja firmware'u. Zobaczymy, czy jest może jakieś forum, na którym, jak to się mówi, ludzie różnego rodzaju modyfikacje tworzą. Dzisiaj będzie tylko taki szybki haha odcinek. Już mamy 11 minutę, a jeszcze nie jestem nawet w połowie. OK, więc to co jest dla nas ważne, to jest zasilanie od 5 do 20V. Mamy 087cala wyświetlacz typu OLED 128 na 32 piksele. Zmianę jednostek stopnie celsjusza bądź fahrenheity język oczywiście jedyny słuszny angielski i drugi dla niektórych jedyny słuszny chiński mamy wymiary i waga 37 gramów słuchajcie jak widać jest to stacja albo raczej lutownica typ GD300 e do 65 W mocy, to sobie zmierzymy, ale tak jak wspomniałem w jednym z kolejnych odcinków, tu oczywiście mniej więcej mamy powtórzone to, co było wyżej, czyli szybkie nagrzewanie, zakres temperatur, wibracje do budzenia, czyli pewnie wystarczy potrząsnąć, żeby się lutownica obudziła i zacznie nam wibrować, bądź jeden raz zawibruje. Jeszcze nie sprawdzałem tej funkcji, tak naprawdę muszę się Wam przyznać, że jeszcze nawet nie pobawiłem się tą stacją, bo producent bardzo mocno nalega, żebym nakręcił ten film, więc dzisiaj tak naprawdę jest wszystko bardzo na żywca, stąd też moja zapowiedź, że na jednym odcinku się nie skończy. W zasadzie, tak jak wspomniałem, wszystko co, co było wyżej, to jest tutaj powtórzone w tych tabelków, W tabelkach, w tych, w tych obrazkach. Wszystko co było wyżej jest w tych obrazkach zawarte. Już myślałem o czymś innym. Ok. Tak jak widzimy, regulacja temperatury za pomocą PID niestety widzę, że moja twarz się odbija, trudno się mówi, będziecie widzieć moją facjatę nieogoloną. Teoretycznie tak jak widzicie, do... producent deklaruje 8-sekundowy czas nagrzewania, to sobie też zweryfikujemy. Jedziemy dalej. Oczywiście interfejs typ USB-C. Możliwość zasilania z różnych źródeł zasilania masło maślane. Oczywiście jak widać na załączonym obrazku również można z jakichś powerbanków i różnego rodzaju pakietów ogniw. I teraz to co jest dla nas najważniejsze i nad czym się przez chwilę zatrzymam. Słuchajcie, tak jak widzicie lutownicę można zasilać od 9 do 20 V, chociaż ci bystrzejsi zauważyli, że było, jeśli dobrze kojarzę, chyba napisane od 5. E, voltów. Pytanie, czy rzeczywiście przy tych 5V, e, gdzie to było napisane, albo ja już mam e, o mamy. Tak, no tutaj e, od 5 do 20, oczywiście pewnie przy 5V, czas i moc byłaby bardzo słaba. E, zatem zobaczmy, e, dla 9V będziemy mieli około 1. 0,5 Ampera pobór, 30 sekund czas nagrzewania dla 20 V 3,25 Ampera, teoretycznie 65 W i 8 sekund czas nagrzewania i e, powiedzmy roztopienia ceny, ale jest jedno ale. Wspominałem wam, że będę na pewne rzeczy zwracał waszą uwagę, i pierwsza rzecz, na którą należy zwrócić uwagę, to jest właśnie prąd, który tutaj tak jak widzicie, przy 20V przez typ złącza USB-C popłynie. Słuchajcie, to jest rzecz, która dosyć często jest przez wielu gdzieś tam pomijana. Przez wiele osób, które kupując przewody bardzo często kierują się ceną, nie wiem, kolorem. Designem, a niekoniecznie tym, co jest najważniejsze. Słuchajcie, dla mnie osobiście najważniejsze w różnego rodzaju przewodu, przewodach, e, zasilających i nie tylko jest średnica przekrój żyły i prąd plus napięcie, jakie może przez dany przewód, well kabel popłynąć. E, odnośnie nazewnictwa, przewód kabel, tutaj przez wiele lat też narastały różnego rodzaju. Nazwijmy to spory. Kabel, jeśli dobrze kojarzę, według ostatnich wytycznych. Słuchajcie, poczekajcie, bo nie chcę Wam skłamać. Ok, więc na szybko wygo wygooglałem. Przyjmuje się, że kabel jest przewodem do zastosowań zewnętrznych poza budynkami, np. kable ziemne czy na natomiast przewody montowane są wyłącznie wewnątrz budynków, bez względu na ich złożoną budowę. No i oczywiście, w ogólności, termin kabel może odnosić się też do konstrukcji, a przewód do pełnionej funkcji, ale nie to Wam chciałem pokazać. Tak naprawdę tu zaczyna się, nazwijmy to treść, czyli Przewód może mieć izolację, ale nie musi. Poza tym, nawet jeśli posiada izolację, to przystosowany jest do niskich napięć maksymalnie 6 kV, natomiast kabel tym się wyróżnia ze zbioru przewodów, że zawsze ma izolację, która dodatkowo jest wzmocniona i wyjątkowo szczelna. Też nie do końca to jest wytłumaczone. Zobaczmy, jedziemy dalej. Ok, więc mamy kolejną definicję. Przewód składa się z materiału przewodzącego, czyli żyły, i może mieć postać drutu linki lub szyno przewodu. Może mieć on izolację, jednak nie musi. Z kolei, czyli to jest przewód, a kabel to jest jeden lub kilka przewodów we wspólnej powłoce. Kabel musi mieć izolację. Tak więc w dzisiejszym materiale powinienem mówić o kablach. Wróćmy zatem do tego, co nas interesuje, czyli do kabla. Oczywiście ja będę zamiennie używał słowa przewód kabel. Wybaczcie, to jest, tak jak wielokrotnie Wam wspominałem, zaszłość z dawnych lat, gdzie nie przywiązywano do pewnych sformułowań wagi, a weszło mi to na tyle w krew, że ciężko się z tego wyleczyć. Ok, więc. Wróćmy do naszego tematu. Zacząłem Wam opowiadać o tym, że dla mnie jednym z ważniejszych parametrów jest prąd i napięcie, jaki może przepłynąć przez kabel. Kupując kable, wel, przewody, tak jak wspomniałem, będę używał naprzemiennie tych sformułowań, nie obraźcie się, powinniśmy zwrócić przede wszystkim na te dwa parametry uwagę. Jak również oczywiście kwestia, do czego dany kabel ma służyć, bo też ogólnie przyjmuje się, że nie wszystkie przewody są z sobą tożsame, czyli nie wszystkie działają, działają w sposób równoznaczny. Do tego typu. Do tych sformułowań wrócimy, ale jakby w dzisiejszym materiale na razie za, za, zatrzymamy się głównie na tych dwóch parametrach, czyli napięcie i prąd. E, ruszając troszkę do przodu, bo czas goni. Musicie zwrócić uwagę na to, żeby kable, których używacie, miały jak, największą, jak największe pole przekroju, po to, żeby te 3A, 3,25 w tym wypadku. Nie spaliły nam kabla i nie spowodowała jakichś problemów. Musiałem zrobić pauzę, wróćmy do tematu. Przy okazji kabla rodzi się i tego prądu, który, się, który przez niego może przypłynąć maksymalnego, rodzi się od razu pewnego rodzaju wątpliwość. W momencie, kiedy mamy Jakiś zasilacz, nazwijmy to zewnętrzny, plus przenośną lutownicę, to oczywiście nasz kabel powinien mieć jak największy przekrój, ale też pozostaje kwestia tak zwanej długości. Aby tego typu urządzenie, jakim jest przenośna lutownica, była bardzo funkcjonalna, musimy mieć długi kabel. I tutaj e, sprawdzimy sobie jakiej długości jest dodany kabel do tego naszego zestawu i czy rzeczywiście będzie to wystarczający wystarczająca długość żeby można było swobodnie operować bo e, zobaczcie tutaj z tyłu leży kawałek e, listwy zasilającej i e, nie fajnie by było, gdyby się okazało, że ten przewód jest na tyle krótki, że ta przenośność tego sprzętu będzie z jednej strony jego zaletą, z drugiej strony wadą. Ok? Jedziemy dalej, bo 21 minuta, a jak większość z Was powie, 20 minut gadał i nic nie powiedział. E na szybko przelecimy dalej przez, przez to co tutaj producent opisał, czyli mamy tak naprawdę dwa przyciski, nazwijmy to funkcyjne, za pomocą których możemy zmieniać parametry, poruszać się po menu. Tutaj mamy oczywiście wypunktowany nasz wyświetlacz, który powiem szczerze całkiem ładnie działa, oczywiście mamy mini wymiary. Kieszonkowe nazwijmy to w ten sposób, i teraz dochodzimy do kolejnej ważnej rzeczy, a mianowicie naszego, naszego grotu, w którym, tak jak widzicie, mamy wewnętrzny rdzeń ceramiczny. Jak widać, teoretycznie łatwy do, nasz grot jest łatwy do instalowania. Teoretycznie powinien być odporny na utlenianie, to sobie sprawdzimy. I tu mamy na szybko przekrój naszego grota, jak on teoretycznie w środku wygląda. Tak jak widać na załączonym obrazku, producent się chwali, że 10 tysięcy razy wykonywano, czy może raczej wykonywano testy polegające na tym, że 10 tysięcy razy były wkładane te groty, nazwijmy, do naszej rączki i. Teoretycz... Teoretycznie nie wykazywały, powiedzmy, śladów zużycia. Tu mamy wygląd, jak nasza lutownica wygląda w środku. Na razie jej nie będziemy rozbierać. Mamy taką nakładkę silikonową, która teoretycznie ma poprawić chwyt. Plus oczywiście ma być odporna termicznie czyli teoretycznie nawet gdyby się nasza rączka nagrzewała to teoretycznie dzięki tej nakładce powinniśmy bez problemu e, utrzymać tą rączkę w rękach. E, dołączona akcesoria, tak jak widzicie, mamy jakąś gąbkę, mamy e, podstawkę, mamy e, tak zwaną trzecią rękę, mamy e, cynę. No i oczywiście Grot lutowniczy. Mamy podane tutaj parametry, nasze groty, do których za chwilę wrócimy. No i oczywiście pokazane różnego rodzaju zastosowania. Najbardziej kontrowersyjne dla mnie jest zastosowanie używanie lutownicy do wycinania w plastiku. Różnego rodzaju otworów i, i nawet czasami cięcia plastiku. Szkoda po prostu grotów. E, tyle jeśli chodzi o to, co można zobaczyć na stronie producenta. Szybciutko przechodzimy do tak zwanego wypakowania, rozpakowania i na szybko Wam opowiem o moich pierwszych wrażeniach z pierwszego obcowania z tym sprzętem. OK, za chwilę wracamy. Tak to do mnie przyszło. Na szybko sobie wypakujemy. Tak wygląda zasilacz. Tak jak Wam przeczytałem, wspiera. Nazwijmy to protokoły Quick Charge i Power Delivery. Jakież to ma parametry? Przyjrzyjmy się tak na szybko. Oczywiście Wy będziecie to lepiej widzieć. Jak jest napisane na wyjściu numer 1, mamy. 5V 4A, 9V też 4A, 12V 4A i 20V 3,25A. Jeśli dobrze widzę, oczywiście, jak zawsze, zapomniałem założyć lupę. Na wyjściu drugim mamy 5V 3A, 9V 2A i 12V 1,5A. Słuchajcie. Taki zasilacz jest, poza tym, że można go oczywiście użyć do naszej stacji, również można go używać do ładowania telefonów i innych urządzeń. Ja przyznam szczerze, już go używałem do ładowania telefonu, z którego kręcę, i na tą chwilę wydaje się sprawować całkiem fajnie. W przypadku tego typu zasilaczy to też jest ważne. E, tak jak widzicie na przykładzie tutaj e, włożonego naszego takiego prostego testera e, mocy nazwijmy to w ten sposób e, ważne jest żeby e, w momencie kiedy mamy naszą listwę zasilającą e, w jakiś dziwny sposób ustawioną, żeby zasilać jak najmniej, zajmował nam miejsca w danej listwie. Tutaj, jak widać, jest taka hybryda, taka przejściówka. Powiedzmy, być może dałoby się odkręcając śrubki założyć inny typ złącza. Niemniej jednak dostałem to w takiej konfiguracji i na razie w takiej konfiguracji zostaje. Choć, jak mogliście zauważyć, nie wiem, czy się dwa da wpiąć, dwa w jednym, bo. Ten miernik po prostu zajmuje więcej niż jedno gniazdo. Zatem zasilacz teoretycznie charakteryzuje się mocą 65W i na tą chwilę, tak naprawdę, to wszystko, co można na szybko powiedzieć, bez zrobienia jakichś tam dokładniejszych testów. Słuchajcie, cóż to jeszcze mamy, tak jak mogliście zauważyć z materiału, mamy różnego rodzaju akcesoria. Zatem na razie może, może nie no, wszyscy pewnie czekają na. Rozpakowywanie lutownicy. Jak widać, tak się prezentuje pudełko. Pudełko jest bardzo przyzwoite. Opisane mniej więcej to, co było poprzednio, aczkolwiek teoretycznie pojawił się dodatkowy napis. E, dokładność ustawionej temperatury plus minus 1 stopień Celsjusza gdyby tak było, to przyznam szczerze, byłoby fajnie. No i oczywiście coś, co pominałem czyli plus minus 50 stopni. Mamy możliwość manualnej kalibracji. Czy to jest potrzebne, czy nie, to sobie sprawdzimy w jednym z kolejnych odcinków. Postaram się przynieść bardzo dokładny miernik temperatury. Zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Tak wygląda na szybko nasza lutownica. Tak jak wspominałem, mamy nasadkę silikonową. Zobaczymy, co. Co to jest warte, czy to jest potrzebne, czy nie? Słuchajcie. Pierwsza rzecz, która rzuca się w oczy, to uchwyt, który jest w formie trójkąta. Dla jednych może być to zaletą, dla innych może być to wadą. Dlaczego? Dlatego, że podobnie jak z długopisami długopisy o powiedzmy tego typu kształcie Trzeba się po pierwsze do nich przyzwyczaić, po drugie, długopisem jest o tyle łatwiej operować, że na końcu mamy kulkę i niezależnie jak ustawimy rękę, to tą kulką zawsze da się pisać. Natomiast w przypadku lutownicy, w momencie, kiedy będziemy chcieli coś lutować, no to trzeba ustawić sobie ten grot w takiej pozycji, żeby w naturalny sposób układał nam się do pola lutowniczego. I to, przyznam szczerze, może być w jakimś stopniu. Nie wiem jak to określić. Niezbyt funkcjonalne. Może takiego sformułowania, stwierdzenia użyję. Oczywiście, w momencie, kiedy mamy okrągłą rączkę, to możemy sobie szybciutko, nazwijmy to, dopasować. Oczywiście tutaj też jest taka, taka sama możliwość. Niemniej jednak, wiadomo, że w przypadku trójkątnego chwytu jest to troszeczkę bardziej, powiedzmy, skomplikowane, jeśli można tak powiedzieć. Na pewno. Z jednej strony ktoś powie, że taki trójkątny chwyt jest plusem, bo pewnie trzymamy naszą stację. Tak jak wspomniałem wcześniej, w momencie kiedy potestuję, będę w stanie Wam coś więcej o tym powiedzieć, czy takie rozwiązanie się sprawdza, czy nie, bo do tej pory zawsze miałem rączki okrągłe. Jak widać, grot wychodzi bardzo łatwo wchodzi. No, z takim powiedzmy należytym oporem. Czy nie będzie błędów wynikających z tego, że stacja, albo raczej lutownica, nie widzi grota? Zobaczymy podczas jakichś testów. Takie szybkie porównanie do grota T12. Zobaczmy, tak z ciekawości, czy teoretycznie dałoby się to zastąpić. No, słuchajcie, powiem Wam szczerze, że. Nie wiem, czy będę chciał zrobić taki test, no ale wydawać by się mogło, że gdyby się uprzeć, to można by na szybko zaimplementować grot T12 do tej lutownicy. Sprawdźmy sobie szybciusieńko, jak wygląda rezystancja obydwu tych grotów. Grot T12 ma rezystancję grzałki powiedzmy około 8 ohmów. A 8,4, nie wchodząc w szczegóły, a ten nasz grot ma 6. No, czyli teoretycznie przy tym samym napięciu, troszeczkę większą moc może mieć ten nasz grot od tej naszej stacji. Ale na razie to nie będzie przedmiotem dzisiejszego materiału. Staram się przyspieszyć. W komplecie również dostałem inne rodzaje grotów. Możemy sobie porównać na przykład z grotami, które mam i zazwyczaj używam w, moim, w mojej JBC. Za chwilę mi zabraknie ręki. Kurczę jakoś to ułożyć, żeby to aż tak tragicznie nie wyglądało. Jeszcze mam tutaj jeden grot. I będziemy sobie mogli tak na szybko rzucić okiem. Tak wyglądają groty od tej naszej stacji. A tak wyglądają moje używane od JBC. Chyba jeden tylko z tych grotów od JBC jest oryginalny. Pozostałe to są, jak to się mówi, nazwijmy to, produkty z Dalekiego Wschodu. Ale jak na razie, w jakimś tam stopniu się sprawdzają. I tak jak za chwilę wam pokażę. Zobaczymy przede wszystkim, bo to mnie bardzo interesuje, jak sprawdzi się ten super cienki grot, który tak jak widać jest podobnej grubości jak ten grot od mojej stacji JBC. Do grotów oczywiście wrócimy sobie, będziemy je testować w jednym z kolejnych odcinków. Zawsze w moich materiałach opowiadałem Wam o tym, że najbardziej cenię sobie groty, te tak zwane ścięte, różnie je nazywają. Tutaj również do tej stacji mamy taki grot, który był pierwotnie zainstalowany, i chyba to był ten grot. Jeśli mnie pamięć nie myli, jeszcze sobie szybko przejrzę, bo mamy jeszcze drugi grot. Ciekawe, czy to są te same? Nie, różnią się delikatnie grubością końcówką. Ja zainstaluję ten grot większy. On ma tutaj jakieś oznaczenia, po których można go zidentyfikować. O, tutaj. Nie wiem, czy będziecie widzieli. Jak założę sobie patrzałki, to wam powiem. Jeśli nie dało się tego zauważyć, on ma t 65 kr Ulubiony typ grotów. Za chwilę go zainstaluję i włączymy sobie lutownicę, ale to jeszcze za sekund 5. Na razie go włożę. Jakoś tak się przyzwyczaiłem, że tego typu groty właśnie w ten sposób instaluję, czyli zawsze całkowicie albo luzuję, albo wykręcam nakrętkę. Ok, myślę, że na pierwsze uruchomienie to mi wystarczy. Jedźmy dalej, rozpakujmy do końca. Muszę troszkę przyspieszyć. Mamy oczywiście przewód USB-C. Sprawdźmy, jak będzie z jego długością. To, co Wam wcześniej wspominałem, dobrze by było, żeby był oczywiście jak najdłuższy i mógł przenieść no, jak największy prąd przez siebie. Brakuje mi niestety ręki. No, 100 cm ma. Czy to jest długo, czy to jest krótko? Za chwilę sobie na szybko sprawdzimy. Gdzież tu ten zasilacz był? Zasilacz był tutaj. No muszę, muszę albo i nie muszę, wepniemy sobie tutaj do naszej stacji. No i tak powiem Wam szczerze, że nie chcę podłączać na razie tutaj lutownicy. Te 100 cm, zastanawiam się, jakby to było za oscyloskopem, no może wydawać się nieco krótkie. Nie, nieco zbyt krótki odcinek. Jakby to miało z półtora metra, to na pewno byłoby trochę lepiej, trochę wygodniej. Ale jak to się mówi, na razie testujemy to z tym, co dostałem od producenta i ten metr musi wystarczyć. Ale tak jak wspomniałem, już gdybyśmy chcieli użyć tego, jako rzeczywiście stricte naszej jednej, jedynej stacji lutowniczej, bądź. Tej lutownicy przenośnej w formie stacji lutowniczej, to tak jak widać, te 100 cm mogłoby być troszkę przy mało, jeśli chodzi o jakiś tam komfort użytkowania. E, ok, więc skończmy oglądanie tego, co przyszło, bo zaczyna się robić trochę chaotycznie, ale przyznam się Wam szczerze, że strasznie chcę przyspieszyć, bo już mamy 30, którąś minutę, a Przydałoby się jeszcze poopowiadać troszkę o tym zestawie więcej. Tutaj prawdopodobnie jest cyna, nie chcę wyjść. Jeśli chodzi o, o cynę, nazwijmy to produkcji wiadomej. Przyznam szczerze, jakoś przyzwyczaiłem się do naszego cylela. miałem możliwość lutowania bardzo dobrymi stopami, z tak zwanymi z wojska. Robionymi dla nich, czyli najwyższej jakości. I powiem Wam szczerze, jakoś nie przekonałem się. Zwykły nasz polski cynel, e, według mnie, jest bardzo dobry. Oczywiście nie umieszkam sprawdzić tej ceny, niemniej jednak, nawet nie wiem, czy ona jest bezołowiowa, czy ołowiowa. Nic nie jest napisane, tylko jest napisane, że e, drut do lutowania. Tutaj mamy naszą. Podstawkę i z tej podstawki, jeśli dobrze mnie mam powadze, możemy zrobić sobie tak zwaną trzecią rękę. E, czyli tu mamy zestaw elastycznych nazwijmy to kabłonków. Przydałoby się jeszcze, e, które możemy zamontować tutaj. Pozwol pozwolicie, że nie będę już montował wszystkich. Zastanawiam się tylko, czy poprawnie to zrobię, czy nie robię jakiegoś babola, no ale chyba, chyba to jest w miarę symetrycznie. E, można pewnie skontrować nakrętką albo i nie, bo nakrętka się nie mieści, więc robię coś źle. Być może nakrętka jest po to, żeby tutaj nakręcić i ustawić w jakiejś pozycji ten nasz krokodylek e, i skontrować go, żeby po prostu się nie ruszał. Przyznam szczerze, nie zauważyłem na tej stronie producenta, jak to było zmontowane. Nie ma większego znaczenia. Mamy oczywiście e, możliwość zrobienia naszej podstawki pod e, tą lutownicę. W momencie, kiedy obciążymy równomiernie e, tą naszą powiedzmy 3 w 1, czyli trzecią rękę, podstawkę i e, Gąbkę do czyszczenia, to oczywiście całość będzie dużo bardziej stabilna. Tu rodzi się kolejne pytanie: czy używając na przykład takiej podstawki, nie będzie nam przeszkadzał i nie będzie się nasza rączka opierała na przewodzie? Sprawdźmy. Jak widać, w pewnym stopniu się to będzie opierać, no i sprawa jest taka mocno dyskusyjna. Ja zawsze staram się nie obciążać żadnych przewodów, bo bardzo przykre doświadczenia mam z różnego rodzaju właśnie tego typu złączami. Zresztą, jak możecie zaobserwować na filmach różnych YouTuberów, bardzo często w laptopach i nie tylko w laptopach trzeba wymienić, czy to złącze HDMI, czy chociażby przewód USB-C, przewód gniazdo USB-C, bądź też zwykłe gniazdo USB. Dlatego zawsze staram się unikać naprężeń, i to jest kolejna rzecz, która powiedzmy, ewentualnie może być tutaj na tą chwilę trudna do zweryfikacji, czyli mówiąc krótko, trwałość samego złącza USB-C. Tak jak Wam pokazywałem, ponad 3A przez takie złącze to nie jest pan pikuś, Tu musi być naprawdę wszystko solidnie i porządnie zrobione, żeby. To złącze przetrwało jak najdłuższy okres czasu. No i oczywiście sama lutownica również była jak najbardziej długowieczna. Dobra, mamy podstawkę mniej więcej omówioną z naszą trzecią ręką. Jeśli chodzi o gąbkę, miałem nakręcić Wam pewien materiał, bo sprawa, czym czyścić groty lutownicze, to jest rzecz, która. Przez lata narosła w pewnego rodzaju mity. Każdy oczywiście ma jakieś swoje doświadczenia. Niektórzy twierdzą, że absolutnie tylko i wyłącznie gąbka. Inni twierdzą, że nie, absolutnie tylko i wyłącznie druciak. Druciak jest chociażby zainstalowany w tym JPC tutaj w środku. O, widzę, że mi się coś rozłączyło. Tak jak widzicie. Jest druciaczek, przy okazji, może trzeba będzie jakieś w końcu spa zrobić tej mojej stacji, chociaż przyznam szczerze, nie używam jej zbyt często, bo nie ma takiej konieczności. Eee... Tak więc, czy druciak, czy gąbka, czy może jakiś inny sposób? Tutaj bardzo mocno, w zależności od tego, kto jakie ma doświadczenie, to stara się przepchać swoje argumenty za lub przeciw. Ja Wam opowiem w jednym z kolejnych odcinków o moich doświadczeniach, co według mnie lepiej się sprawdza i przede wszystkim, co jest lepsze dla grotów, zarówno pod względem trwałości, jak i tak zwanego, nazwijmy to, pokrywania się czy utleniania się. To tutaj musiałbym z chemikiem porozmawiać, tak naprawdę. Czym ten grot się pokrywa, ale do tego tematu wrócimy kiedy indziej. Tak więc mamy, tak na szybko, naszą podstawkę. Podstawka będzie jeszcze jedna. Jest to zwykła podstawka, którą trzeba sobie wygiąć i najprostsze, co można było wymyślić. Nie będziemy się nad tym skupiać. Yy... Cóż jeszcze mamy tutaj? Gdzieś była jakaś instrukcja obsługi, jeśli dobrze kojarzę. W zasadzie powoli dochodzimy do naszego omówienia tego, co w paczce jest. O, nawet zobaczcie, mamy po angielsku instrukcję obsługi. Wbrew pozorom, nie jest to wcale takie oczywiste. No i drugi język, czyli. Chiński. Słuchajcie, pozwólcie, że chociaż troszeczkę zrobię tutaj porządku, zmienimy sobie trochę scenografię i przynajmniej z tak zwanej przyzwoitości postaram się włączyć tą lutownicę i pokazać Wam, jak mniej więcej wygląda wyświetlacz. Bo jeśli chodzi o jakieś testy i lutowanie, to chyba dzisiaj nie będziemy się za bardzo nad tym doktoryzować. Tak jak Wam wspomniałem, musicie mi wybaczyć. Wiem, że duża część z Was tego oczekuje, ale no niestety jest jak jest. Rozglądam się tutaj po mojej okolicy, czy na szybko mogę jakąś płytkę załatwić. Zaraz coś znajdziemy. Tak czy siak, no tak jak wspomniałem, nie będę się dzisiaj doktoryzował. Zrobimy sobie osobny odcinek o, o po prostu lutowaniu, jak to działa, jak to się sprawdza. Zatem sprzątam troszeczkę i wracam do Was za chwilę. OK, improwizację, czas zacząć. Tak dla Waszej ciekawości, tylko włączyłem tutaj nasz, powiedzmy, miernik prądu i napięcia na 230 V. Jak widać, przetwornica ciągnie 0,6 W. Oczywiście, jeśli chodzi o pobór mocy przez różnego rodzaju zasilacze w trybie standby. Jeden z youtuberów zrobił bardzo dobre testy, nie będę tego powielał. Tego nie należy traktować jako przyrząd pomiarowy, tylko jako bardziej wskaźnik, jako rzecz, która jest, bo jest. Oczywiście on pozwala oszacować pewne parametry, niemniej jednak będę chciał sobie pomierzyć pewne rzeczy troszkę bardziej dokładnie, na tyle, na ile będzie to możliwe, oczywiście. W tym celu będę musiał zrobić przewód, zwykły, najzwyklejszy, porządny. Ale tutaj od razu oczywiście pojawia się pewnego rodzaju problem, a mianowicie jakość różnego rodzaju złączek. Tak jak Wam wspominałem dzisiaj wielokrotnie, prąd o natężeniu 3A to nie, jest, to nie są przelewki i obawiam się, że ten mój test mógłby być bardzo niemiarodajny, bo chociażby tego typu złącze Teoretycznie, piny, do których można się przylutować, nie są cienkie, ale uwierzcie mi, naprawdę te 3A, żeby to zrobić bardzo dokładnie i solidnie, wymagają, jak to się mówi, no, trochę lepszych połączeń i grubszej średnicy przewodu. Jak również zastanawiam się, na ile tego typu tester też jest wiarygodnym, ewentualnie źródłem tego typu testery oczywiście są dosyć często gdzieś tam przez kogoś przez różnych ludzi używane i mogą stanowić jakieś źródło pomiaru, ale tak jak wspominałem, gdyby mieć porządny przewód, porządne wtyki złącza, wtedy rzeczywiście można bardzo dokładnie i precyzyjnie zmierzyć parametry, bo chociażby tak zwany spadek napięcia na przewodzie około 1 metra bardzo będzie zależał od Przekroju przewodów, które są w, w kablu. Jakoś powiem Wam szczerze, ten przewód kabel, tak jak wspomniałem Wam wcześniej, za mną gdzieś tam krąży i oczywiście używam tych sformułowań naprzemiennie. Wracając do tematu tego typu testerów, nie wiem jakiej grubości są tutaj ścieżki, na ile rzeczywiście on jest super precyzyjny. Oczywiście do podstawowych pomiarów jest wystarczający. To nie jest laboratorium metrologiczne, nie doktoryzujemy się. No, ale jeśli uda mi się kupić jakieś, właśnie te złącza końcówki typu USB-C, troszkę bardziej porządne niż ten, to postaram się zrobić naprawdę taki porządny przewód, na przykład 1 mm2. No i wtedy będzie jakaś tam pewność, że zbyt duże spadki napięcia nie będą na, na wykonanym przeze mnie. Przewodzie, co w przypadku oryginalnego już nie jest takie oczywiste, ale tak jak wspomniałem, zrobimy sobie pomiary nawet tego przewodu, zobaczymy z ciekawości, co on jest wart, ale jakby nie wszystko w dzisiejszym odcinku. Postaram się chociaż dzisiaj włączyć tą lutownicę, bo tak naprawdę od tego powinienem zacząć. Może to jest też dobry pomysł, żebym troszeczkę inaczej kręcił te materiały, ale. Jak zawsze Wam mówię, ja Wam opowiadam o swoim punkcie widzenia, o którym już dzisiaj mówiłem. No, dobra, słuchajcie, zrobimy sobie taki prosty, szybki test. Uruchomimy jednocześnie naszą stację, naszą przenośną lutownicę, jak i JBC. Pamiętacie w jednym z odcinków pokazywałem Wam, że JBC. Z paroma innymi stacjami lutowniczymi no, wygrała, jeśli chodzi o prędkość nagrzewania. Zobaczymy, jak będzie w tym przypadku. JBC mam chyba na 350 stopni ustawioną tą nie wiem. Zobaczcie, na pewno jest to na... zimne, musicie mi uwierzyć. E, zatem zastanawiam się, jak to zrobić, żeby wystartować wszystko w tym samym czasie. Najlepiej byłoby podłączyć pod wspólną listwę zasilającą i włączyć urządzenia w tym samym momencie. Ja postaram się jeden palec położyć tu, nie wiem czy będziecie widzieć, i zrobimy jak to się mówi na 3-4. Wepnę tu zasilanie, wepnę do JBC. No, niestety ułamek sekundy minął. Muszę szybko włączyć. Zobaczmy. No, JBC już, tutaj też. Powiem Wam szczerze, nie zanotowałem, która z tych stacji była szybsza. Szły łeb w Oczywiście ta różnica może też wynikać z tak zwanej mojej niezdarności, za co przepraszam. Być może do kolejnych testów sobie z... Zrobimy to porządnie po ludzku, czyli tak jak wspomniałem przedłużacz listwa z włącznikiem i wtedy będzie pewność, że od momentu włączenia urządzenia jednego i drugiego rzeczywiście te czasy będzie można w jakimś stopniu zweryfikować. Ja tak jak wam wspominałem dzisiaj nic nie zakładałem. Dzisiaj tylko chciałem szybko rozpakować. Zobaczcie wyświetlacz na pierwszy rzut oka jest bardzo czytelny. Zmiana temperatury jest bardzo prosta, intuicyjna. Czekamy aż wyjdzie. Zastanawiam się, jak przejść dalej do menu. Mamy przede wszystkim napisane, że jest 19V zasilania. Mamy wskaźnik procentowy. Mocy, która jest w tej chwili powiedzmy przez. Yy, wyda, wy, wydzielana na grocie, zobaczmy tak, na szybko coś przyłóżmy. Ciężko mi będzie jakoś ujęcie zrobić. Zobaczmy, jak szybko reaguje na, na temperaturę. Nie mam tutaj nic takiego, czym można by to bardzo mocno obciążyć termicznie, ale spróbujmy zrobić coś, czego większość stacji nie lubi. A mianowicie. Spróbujmy tak na szybko kulkę cyny. No, widzicie, niestety to nie będzie proste, żeby Wam to wszystko pokazać. Ale zobaczcie, no powiem szczerze, jestem pod wrażeniem. Uwierzcie mi, ja nawet w sekundę nie lutowałem tą stacją. Tak jak nie wiem, czy wspomniałem, zostałem poniekąd. Ponaglony, żeby jak najszybciej przygotować jakikolwiek materiał, więc dzisiaj tak na szybko kręcę to co, to, co mogę, a pozostałe materiały pojawią się kiedyś indziej. Jak widać, bardzo fajnie, bardzo szybko stacja zareagowała. Zobaczmy, w jaki sposób. No dobra, czyli już wiemy, że trzeba przycisnąć dwa klawisze, żeby poruszać się po menu. Tak na szybko, tylko oczywiście to wszystko mniej więcej, co było w jednej z tabelek. Zobaczmy. Ach, wyszedłem. Zobaczmy. Mamy kalibrację, to oczywiście to, co było. Zobaczmy, czy dwoma przyciskami się da. Jak wejść w ten tryb? Strzałką w prawo? Nie. Poczekajcie, muszę, muszę to ogarnąć, żeby wstydu nie było. Jak to mówią? Ja durnat... <gryw> Jak to Piszczałka mówił? Ja durnaty, kudłowaty, ja kudłaty, durnowaty. O, nie wiedziałem co to taty, więc ja durnat. <gryw> Ja, durnowaty, jak to się mówi, nie sprawdziłem wcześniej, jak obsługiwać, ale jest to dosyć intuicyjne, czyli jesteśmy powiedzmy w menu, w którym mamy ustawianie temperatury. Jeśli chcemy wejść w jakąś funkcję, wciskamy dwa klawisze naraz, przesuwamy się albo jednym, albo drugim klawiszem. Jeśli chcemy wejść w konkretną funkcję, wciskamy dłużej klawisz, powiedzmy w prawo, tak jak strzałka pokazywała. Po chwili, jak widać na załączonym obrazku, wychodzi, a po kolejnej chwili wracamy z powrotem do głównego menu. Pierwsze wrażenia. Bardzo fajna rączka. Bardzo łatwo i fajnie leży w dłoni, ale na przykład, już po tych dosłownie kilku minutach, delikatnie czuję temperaturę rączki, że ona się rozgrzewa. Jak widać, mamy około tam powiedzmy 30 kilku stopni. Tak jak zawsze wam mówię, to nie jest dokładny pomiar, dlatego że powinienem wprowadzić tutaj korektę dla różnych materiałów. No ale mniej więcej pirazy oko chciałbym wam pokazać jak ta temperatura mniej więcej wygląda. Nie wiem czy uda mi się na grocie zmierzyć. Bo to już jest w ogóle takie, spójrzcie. To nie jest takie proste. Bo jak widać na załączonym obrazku są po prostu głupoty. Eee, sprawdźmy jeszcze jedną rzecz. Nie, no dobra, ok. Wbrew pozorom, pomiar pirometrem nie jest taki prosty, jakby się wydawać wszystkim mogło. Ale wróćmy na, do naszej przenośnej lutownicy. Pamiętacie, pokazywałem wam jakiś czas temu. Zastanawiam się, bo umknęła mi nazwa. Czasami mi łatwiej jest myśleć po angielsku niż po polsku. Penseta RLC. Czyli takie, jak to się mówi, skrzyżowanie miernika z mostkiem RLC w postaci pensety. Tam, trzymając w ręku tą, powiedzmy, pensetę, chociaż też tutaj, jeśli chodzi o nazwy, mamy pensetę, pinzetę, w różny sposób ludzie to nazywają. Zobaczcie, przy okazji, tak się zastanawiałem, czy nie przytopiłem czasami przewodu. Może nawet zrobimy sobie test. Już jak testować, to testować. Zobaczmy, czy da się ten przewód. No niestety przewód da się, da się przytopić, więc to jest kolejna rzecz, na którą należy uważać, aby inną lutownicą nie dotknąć do przewodu. Ale tak jak widzicie, ja nie ściemniam. Ja, jak mi coś przyjdzie do głowy, to na bieżąco to. Sprawdzam i realizuję. Tak więc, no przewód oczywiście nie jest w żaden sposób silikonowy. W razie gdybyśmy mieli drugą lutownicę bądź coś gorącego, trzeba uważać. Wracając z powrotem do tej naszej pensety RLC, trzymając tamtą pensetę w ręku, czuć było, że jest to bardzo przyzwoity wyrób, i tak jak wspominałem Wam wcześniej, tamtej pensety. Nie dostałem do testów, zakupiłem sobie za własne pieniądze. Nie używam jej zbyt często, bo jakoś tak się przyzwyczaiłem do mojego mostka RLC, który zawsze mam pod ręką. Aczkolwiek nie ukrywam też, że po prostu rzuciłem ją w takim miejscu, że po prostu fizycznie o niej zapomina choć pewnie gdybym miał pod ręką, to bym używał częściej. Wracając do tematu pensety, trzymając tamtą pensetę w ręku, miałem wrażenie i mam wrażenie, że jest to bardzo przyzwoicie wykonany wyrób solidny, trwały. Jedyna rzecz, która w takich urządzeniach mnie zazwyczaj nurtuje, to trwałość samego akumulatora. Co w przypadku, kiedy akumulator Ulegnie uszkodzeniu, bądź też najzwyczajniej w życiu się zużyje. Tego jeszcze nie wiem, ale pewnie kiedyś się dowiem i was o tym poinformuję. W przypadku tego, tej z tej przenośnej lutownicy, ja jakoś tak będę nazywał naprzemiennie to też stacją lutowniczą. Jeśli można takiego sformułowania użyć, również się ma wrażenie, że jest to w miarę solidnie wykonane. Nie Trąca to tak zwaną chińską tandetą, wygląda bardzo przyzwoicie, chociaż oczywiście ci bardziej spostrzegawczy zauważyli, że prawdopodobnie jest tu odrobina jakiegoś kleju. Podobnie jak w przypadku tamtej pensety RLC, w której bardzo pozytywnie Zachowywał się wyświetlacz, był bardzo czytelny mimo bardzo małych wymiarów. Tutaj również ten wyświetlacz wydaje się działać bardzo podobnie czyli jest bardzo czytelny, bardzo jaskrawy, bardzo jasny i ładnie wkomponowany w tą obudowę. To na pewno jest na plus. Sprawdźmy po tych kolejnych kilkunastu minutach, jaką mamy temperaturę. Około 30-kilku stopni i, tak jak widać na załączonym obrazku, ona się mniej więcej przy tych wartościach póki co utrzymuje. Jest więc szansa, że ta temperatura nie będzie wzrastać, i czy ta nakładka silikonowa jest potrzebna, czy nie, to się okaże. Przy okazji, zobaczcie, tak jak zawsze mówię, te moje testy są bardzo spontaniczne. Zobaczmy, faktycznie jest to silikon. Well Silicon, jak to niektórzy nazywają. Ja wolę używać nazwy Silicon. Jak widzicie, nic się nie topi, nic się nie pali. E, czy z tym silikonem jest lepiej, czy gorzej, trudno powiedzieć. Tak jak wspomniałem dzisiaj wielokrotnie, na jakieś szczegółowe testy przyjdzie jeszcze czas. Powiadomię Was o tych testach. Pierwsze. Testy są bardzo obiecujące. Zobaczcie, wszystko już jest zimne. Zobaczmy jak szybko sobie poradzi. No, myślę, że myślę, że jest naprawdę nieźle. Bardzo często mam właśnie problem z rozlutowywaniem tego typu ekranów. Tu oczywiście znowu nie pokazałem wam ileż tej mocy ona tu pociągnie, około 30 kilku procent kompensuje nam tego wydatku elektrycznego, energetycznego, no a po czym po chwili spada do jakiegoś tam absolutnego minimum. Pierwsze wrażenia pozytywne. Na razie, tak na szybko, tak jak Wam wspomniałem, trzeba się przyzwyczaić na pewno do trójkątnej rączki. Na pewno według mnie ten przewód jest troszkę przykrótki. Dobrze by było, żeby miał z pół metra więcej. Jakie to ma inne... Plusy, jeśli można tak powiedzieć, na pewno zestaw grotów to bez dwóch zdań jest na pierwszy rzut oka rzecz bardzo pozytywna. Szukam, słuchajcie, podstawki, a może po prostu zobaczcie, zrobię tak o w ten sposób po piracku. Przyjrzyjmy się jeszcze na spokojnie już teraz temu zestawowi grotów. Mam nadzieję, że wszystkie wyjąłem. Nie pominąłem żadnego, chociaż jak znam życie, to pewnie tak. Ale to można zobaczyć po pudełku. Tak, jeszcze na pewno jednego grota nie ma. Ale już musicie mi wybaczyć. Gdzieś pewnie upadł mi na podłogę. Czekajcie, poszukam go. Wychodzi na to, że jednak... Chyba to są wszystkie groty. Jakoś mi się wydawało, że było ciaśniej w tym pudełku. No, jak to się mówi, anyway, yy, mamy takie groty. Nie wiem, czy ten grot to jest yy, minifala. Gdyby to była minifala, to powiem Wam szczerze, ten zestaw grotów byłby po prostu genialny. Yy, mamy, tak jak wspomniałem, moje ulubione ścięte szpatułki. Mamy grot uniwersalny, grot do większych pól. Tak jak wspomniałem, gdyby to się okazało, że jest minifala, w sumie powinienem to sprawdzić, no to, to to byłoby zarąbiście, no i super precyzyjny, cienki grot do różnych zastosowań. Jeśli chodzi o trwałość grotów, trudno mi na tą chwilę cokolwiek sensownego powiedzieć, czas pokaże mam taką nadzieję obiecuję wam że będę się starał używać tej stacji stacji tej przenośnej lutownicy chociaż tak naprawdę można by powiedzieć że lutownica z regulacją temperatury powinna bardziej pretendować ku nazwie stacja lutownicza i ja takiej nazwy będę używał musicie mi to wybaczyć Przetestuję solidnie i oczywiście nie omieszkam Was poinformować o tym, jak to się sprawuje w codziennym użytkowaniu. Nie ukrywam też, że jest to dla mnie ciekawostka i nie byłbym sobą, gdybym jednak od razu na miejscu nie sprawdził, czy ten grot to jest minifala. Jak widzicie, zero scenariusza, dużo chaosu. Z mojej strony, ale tak jak Wam wspominałem, to co mówię, co myślę, to robię, i tu nie ma żadnej sztuczności. Wolę wyjść czasami, ośmieszyć się na osobę niezdarną. Zobaczcie jeszcze raz. Bardzo fajna rzecz, że automatycznie nam się nie uruchamia. Być może jest opcja w menu ustawienia automatycznego uruchamiania. Ale wbrew pozorom to automatyczne, powiedzmy, uruchomienie po podaniu zasilania, w niektórych przypadkach może być zaletą, a w niektórych wadą. Zatem uruchommy szybciutko, zobaczcie, no, mistrzostwo. Po prostu przyznacie, że faktycznie te 8 sekund może być tu jak najbardziej. Ale grot jest czymś pokryty. Zobaczcie, mimo 350 stopni nie chce mi. Chyba będzie trzeba albo go skalibrować, albo użyć topnika. No, zobaczcie, ten grot. Albo raczej stacja z tym grotem zachowuje się bardzo niestabilnie, tak jakby. Nie do końca widziała poprawnie ten grot, czyli mamy już, jak to się mówi, pierwszy minus ujemny. Słuchajcie, ja wyłączę to. Jak widać na załączonym obrazku, tu nie ma żadnej ściemy, nie ma żadnego oszukaństwa. Załóżmy go jeszcze raz tak brutalnie. I zobaczmy, czy coś się zmieni, czy coś się nie zmieni. Powinienem użyć topnika i rzeczywiście wcześniej ten grot zwilżyć. Podobnie powinienem zrobić z pozostałymi grotami, ale tak jak widzicie, tu nie ma nic udawana, udawa, udawanego z mojej strony. No i powiem Wam szczerze, coś z tym grotem jest nie tak. To tak nie może działać. Albo trzeba będzie mu kalibrację zrobić. Zobaczcie, jak on próbuje kompensować tą temperaturę. Zachowuje się dużo bardziej niestabilnie, mimo że zaczęło to działać. Może kwestia pobawienia się, ale wróćmy do naszej do naszej obudowy. Zobaczmy, czy poradzi sobie równie dobrze. No, i lipa. Trzeba dużo więcej. Mimo, że wydawałoby się, że ten grot powinien mieć większą pojemność cieplną, oczywiście rozpuścił tą cynę, może on rzeczywiście potrzebuje się wygrzać. E, tutaj też jest jedna z rzeczy, która czasami gdzieś tam w różnych forach funkcjonuje, czyli kwestia tak zwanego wygrzania grota. Jeśli chodzi o groty T12, to właśnie wiele osób twierdziło, że taki grot trzeba wygrzać yy, przez kilkadziesiąt minut, zanim on jakby osiągnie swoje optymalne parametry. Jest to trochę dziwne i niezrozumiałe i nielogiczne. Niemniej jednak nieraz się spotkałem z takimi sformułowaniami. Słuchajcie, ten grot o dziwo zaczął, zobaczcie, E, dużo bardziej stabilnie się zachowywać, no i działa po prostu w tej chwili bardzo stabilnie i pe perfekcyjnie. Czyżby rzeczywiście mm, w tym, co Wam przed chwilą powiedziałem, było ziarenko prawdy? E, uruchommy jeszcze raz nasz zestaw i zobaczmy. Dajmy chwilę. Możemy nawet go wystudzić. No, zobaczcie, nawet zimny glot, grot. Znaczy zimny. Jeszcze wciąż ma bardzo dużą pojemność cieplną i topi nam e, tą cynę. OK. Wystartujmy ponownie sprzęta. E, I zobaczmy, jak e, będzie się zachowywać teraz ten nasz wskaźnik. Czy się coś zmieni, czy się coś poprawi. Zobaczmy, czy cyna już jest topiona. Jest, czy nie mamy na pewno poprawę. Zobaczmy. No, i rzeczywiście nam się to wszystko ustabilizowało. Słuchajcie, jak widać, człowiek uczy się całe życie, uczę się również i ja. I jak widać na załączonym obrazku, groty potrzebują chwili czasu, żeby nie wiem jak to nazwać wypalić się, osiągnąć swoje parametry. Ciekawe. Przyznam szczerze, ciekawe, ale coś w tym jest. Nie ukrywam, że z kolejnymi grotami zrobię podobnie. Jak również zobaczymy, jak ten grot będzie się sprawdzał w dłuższej perspektywie. Czy to, co widać było wcześniej, to był jednostkowy przypadek, a może ten grot fabrycznie był czymś pokryty. Zobaczcie, momentalnie topi nam tutaj cynę na obudowie. Wskaźnik nie szaleje, czyli można powiedzieć, że po tych dosłownie 2-3 minutach. Praca grota nam się ustabilizowała. Hmm? No cóż, tak jak wspomniałem, człowiek uczy się całe życie. I razem z wami na żywo, prawie, że uczę się również ja. Dobra, słuchajcie, powoli będę kończył ten materiał, bo no ileż można gadać w zasadzie nie pokazując prawie nic. Na samym końcu powinienem oczywiście zrobić jakąś tam fajną taką scenografię, powiedzmy, jeśli można tak powiedzieć, powinienem rozłożyć elegancko wszystkie te akcesoria. Może tylko skupię się na takim szybkim stworzeniu pseudoplanu, żeby cokolwiek było pokazane. Już posprzątamy trochę. Okej, okay, więc podsumowanie, podsumowanie, jak to zawsze mówię. Jak widać na załączonym obrazku, da się tym pracować, da się tym lutować. Bardzo duży zestaw grotów w komplecie, chociaż tak jak widzieliście przed chwilą, wygląda na to, że taki świeżo wyjęty grot potrzebuje chwili czasu, żeby nie wiem, wypalić się, osiągnąć swoje deklarowane Parametry, osiągnąć swoje maksimum możliwości. Przyznam szczerze, jest to ciekawostka. Może nie zwracałem w przypadku grotów T12 nigdy na to uwagę, bo akurat lutownicę, którą mam na T12, to jest lutownica bez funkcji usypiania, bez funkcji budzenia działająca po prostu na zasadzie takiej: włączam i zostawiam. Ona się nie usypia, idę gdzieś tam robić różne rzeczy, i być może w tym czasie, kiedy robiłem inne rzeczy, te groty się nazwijmy to wypaliły, ustabilizowały, jak zwał, tak zwał. Niemniej jednak, jak widać było na tym przykładzie, jednak coś w tym jest, co gdzieś tam na forach krążyło, o czym słyszałem, a z czego tak naprawdę nie zdawałem sobie sprawy, i mógłbym. Nawet y, pewnie z kimś dyskutować, że nie ma racji. Jak można było zobaczyć, ten grot potrzebował chwili, żeby się wypalić, ustabilizować. Nie wiem, czy ten grot w fabryce był pokryty jakimś rodzajem spoiwa. Który, którego temperatura topnienia była większa niż te 350 stopni Celsjusza? Trudno mi powiedzieć, może jeśli ktoś z Was ma większe doświadczenie w tym temacie, możecie oczywiście dać znać mi e mailowo. Na pewno jakieś uwagi z Waszej strony w kolejnych odcinkach o tym sprzęcie się ukażą. To też jest, z jednej strony jest dobre. Recenzowanie to jest może zbyt szeroko ujęte sformułowanie, ale w momencie, kiedy nakręciłbym tylko jeden film, no to jak to się mówi, um, Amba Fatima u W tym przypadku będę pewnie liczył na jakiś odzew z Waszej strony. Może ktoś będzie chciał, żebym coś przetestował, sprawdził. Więc przy okazji kolejnego odcinka, jeśli oczywiście nie zapomnę, to jakieś Wasze sugestie zostaną wzięte pod uwagę i z nich skorzystam. Na pewno muszę, tak jak wspomniałem, przygotować się do kolejnego odcinka z, poprzez kupienie jakiegoś porządnego złącza. Słuchajcie, jeśli macie gdzieś namiary, gdzie można kupić złącza USB-C takie bardziej porządne, to, to, to byłbym wdzięczny. Chciałbym przetestować, nie wiem, czy to ma sens, bo wyjdzie na to, że z prostej Lutownicy przenośnej, zrobię wam cykl 10 czy 20 odcinków. Dla niektórych być może to będzie bez sensu. Oczywiście nie będzie 10 czy 20 odcinków, ale 2-3. Co chciałbym sprawdzić? Po pierwsze, rzeczywiście, rzeczywistą moc, jaka jest dostarczana do tej naszej lutownicy. A to mogę zrobić rzetelnie poprzez porządne złącza i zrobienie we własnym zakresie własnego przewodu który będzie miał, powinienem powiedzieć kabla, który będzie miał grube przewody, żeby ten test był jak najbardziej rzetelny i wiarygodny, czyli sprawdzimy sobie zasilacz pod obciążeniem, sprawdzimy sobie ten kabel, sprawdzimy sobie, ile rzeczywiście ciągnie nasza lutownica. Nie wiem czy będzie mi się chciało rozklejać to, żeby wam pokazać, jak jest w środku zbudowane. Częściowo już widzieliście gdzieś tam na przebitkach ze strony producenta, szkoda byłoby to zniszczyć. Przynajmniej na tą chwilę zobaczymy w jakim kierunku ten test pójdzie dalej. Groty też, wspomniałem, zostaną przeze mnie wygrzane i potestuję. Szczególnie powiem Wam szczerze, tutaj najbardziej w kość dostają te cienkie groty, zarówno ten pseudo od JBC, jak i pewnie ten. Do tego, o co chodzi z tymi grotami i dlaczego one dostają w kość najbardziej, to wrócę w jednym z kolejnych odcinków, bo wydaje mi się, że warto ten temat pociągnąć. Gdyż, ponieważ wiele osób z pewnych rzeczy, jeśli chodzi o używanie stacji lutowniczych, nie zdaje sobie sprawy, tak jak możecie zauważyć na moich filmach, ja najczęściej używam temperatury 350 stopni. Oczywiście być może opowiadałem wam anegdotę, gdzie osoba pracująca w serwisie od kierownika dostałaby bardzo mocny, nazwijmy to, ochrzan. Gdyby użyła na stacji lutowniczej temperatury wyższej niż tam, już nie pamiętam, 230 czy 240 stopni, ja wychodzę z założenia, tak jak wam wielokrotnie mówiłem, że wolę dać troszkę wyższą temperaturę przez krótszy okres czasu. Wbrew pozorom, dzięki temu nie przegrzewam elementów. Kondensatory, chociażby elektrolityczne, bardzo nie lubią wysokich temperatur i nie można go grzać, jak to się mówi, w nieskończoność, po to, żeby jak najmniej tego ciepła przeszło do niego, do środka. Tak jak wspomniałem, wolę przyłożyć wyższą temperaturę przez krótszy okres czasu, niż grzać to minutę, dwie i on wtedy ma szansę zaabsorbować troszkę większe, więcej tej energii czyli, mówiąc krótko, nagrzeje się bardziej. Wbrew pozorom, Mimo, że wydawałoby się, że lutowanie jest łatwe, to bardzo często są popełniane różnego rodzaju proste i oczywiste błędy. E, oczywiście nie byłbym sobą, gdybym wam nie powiedział pewnej anegdoty. Bardzo duża część serwisów robi, podsta robi podstawowy błąd. E, tu Anglicy przodują w tym najbardziej, czyli nie wiem, chcą coś przylutować, załóżmy, i robią coś takiego. Biorą naszą lutownicę, stację, jak zwał tak zwaną rączką, nabierają sobie trochę cyny, biorą płytkę i przykładają w tym momencie nasz grot do jakiegoś tam pola lutowniczego. W tym wypadku w tym momencie oczywiście cały topnik odparował, zdążył odparować, bądź się spalił wręcz i stawiamy, jak to się mówi, gluty i kulki, a nie lutujemy. To są takie błędy, które są dosyć często gdzieś tam prze, przez niektórych powielane. Podobnie jak z tak zwanym cynowaniem przewodów. Tutaj e, przez wiele lat funkcjonuje równoznaczna nazwa e, i bardzo dużo osób używa nazwy pobielanie. Czyli tak naprawdę ja mówię pocynowanie, czyli e, pokrycie e, przewodu cyną. Też w momencie, kiedy mamy przewód odizolowany i zrobimy to w ten sposób, czyli nabierzemy sobie ceny przyłożymy do przewodu to robią nam się gluty przegrzewamy przewód topi się izolacja i robi się tysiąc różnych problemów więc najlepiej jest albo używać tygielka albo na odizolowany przewód przyłożyć grot cynę do grota i bardzo szybko ten topnik wpłynie w nasz przewód Dobrze mówię przewód, bo chciałem powiedzieć kabel. No i pocynujemy dosyć go szybko. Oczywiście staramy się robić to jak najkrócej, bo nie ukrywam, że coraz więcej przewodów ma coraz gorszą izolację. Bardzo często bywa tak, że ta izolacja topi się po prostu momentalnie i wtedy. Oczywiście kwestia, o której wspomniałem przed chwilą, czyli kwestia temperatury może mieć znaczenie. W każdym razie reasumując, ja jestem stary, już się nie zmienię. Temperatura 350 stopni to jest temperatura, której najczęściej używam. Oczywiście, jeśli zdaję sobie sprawę, że obwód drukowany jest kiepskiej jakości, to albo staram się bardzo krótkiego czasu używać, albo czasami jednak zmniejszę tą temperaturę, co zdarza mi się dosyć rzadko. Będę powoli kończył. Dawno tak długiego materiału nie nakręciłem. Slawo i w ciągu tych godziny 20 zrobiłby trzy rzetelne recenzje różnego rodzaju sprzętów krótkie, skumulowane. Ale Rubens, jak to Rubens, chciał Wam troszkę poopowiadać też o różnych innych rzeczach. Przepraszam Was na koniec za dosyć chaotyczny ten materiał. Wiele razy wam mówiłem, że gadać do siebie przez półtorej godziny, starając się opowiedzieć o wielu rzeczach, aspektach, i po pierwsze, nie zapomnieć o czymś i nie powtórzyć się, to są rzeczy wbrew pozorom nie takie proste, tym bardziej przy moim roztrzepaniu. Dobra, pierwsze wrażenia są jak najbardziej pozytywne. Przetestuję, pobawię się, dam Wam znać. Zrobimy sobie również testy temperatury. Zrobimy sobie jakieś takie większe, bardziej rozbudowane testy. Zastanawiam się jeszcze nad tym, w jaki sposób rzeczywiście te, testować tą pełną moc. Po to, żeby tą pełną moc przetestować, będę potrzebował jakieś obciążenie w postaci odbiornika ciepła. I tutaj. Przez wiele lat też w różny sposób ludzie podchodzą do tego typu testów. Niektórzy wkładają do szklanki z wodą grot lutowniczy. Teoretycznie woda powinna oczywiście dosyć dużo odbierać tej energii. Lepszym by się wydawało rozwiązanie woda z lodem, ale tak naprawdę najlepszym rozwiązaniem byłoby zrobienie Patrzę, miałem tu radiator, ale już oczywiście go posiałem. Mam w planach wykorzystać dosyć duży radiator, który oczywiście już zdążył pójść. Ja zawsze mówię, że jestem w stanie się zgubić w pustym pokoju i w pustym pokoju zgubić, całkowicie w pustym pokoju zgubić cokolwiek. Niestety jestem, tak jak wspominałem, rozczepany. W planach mam... Wykonać jakiś radiator, spróbować do niego przymocować jakąś blachę, która będzie lutowalna, zwilżalna cyną, po to, żeby rzeczywiście spróbować obciążyć tą lutownicę pełną mocą. Słuchajcie, podobnie jest w przypadku JBC. Też ma wskaźnik, jakiś tam procentowy, powiedzmy, mocy. I do tej pory próbując nawet lutować rzeczy trudno lutowalne, no nie udało mi się doprowadzić do takiej sytuacji, żeby kontroler temperatury wysłał czy grzał tak zwaną pełną mocą. Tam w pikach gdzieś tam dochodzi do, do rzeczywiście fula, ale to są takie piki. Być może to jest to kwestia oczywiście też PID, które zostało tam zaimplementowane, a być może jest to inna kwestia. Tak jak Wam wielokrotnie wspominam, bardzo często staram się nie doktoryzować, jeśli nie ma takiej Konieczności, bo i tak zapomnę, i tak. Więc czasami szkoda próbować uczyć się czegoś, co za pół roku, za rok uleci z mojej głowy. Kończąc temat radiatora, przynitować, przykręcić jakąś blaszkę, która będzie lutowalna, a która będzie pozwalała w optymalny sposób transferować ciepło z grota lutowniczego na blaszkę, a z blaszki na radiator. Szklanka z wodą, może i dobry pomysł, może sobie wykorzystamy jako element do porównania, do testowania. Zastanawiam się, piasek, piasek nie, olej, no te 350 stopni dla oleju chociażby jadalnego, to może być troszkę przydużo. A propos olejów, mógłbym Wam też opowiedzieć kilka anegdot, ale już nie chcę Was zanudzać. Bo i tak materiał trwa mega długo, za długo. Cóż jeszcze można uznać i użyć jako odbiornik ciepła? Właśnie wymyśliłem. Powiem Wam szczerze, najprostsza rzecz, jaka mi przyszła do głowy. Mam w pracy bardzo duże ogniwa Peltiera. Tylko zastanawiam się, na ile dałoby się je użyć. Mam też coś, co nazywa się tzw. piecyk kalibracyjny do testowania i kalibracji termometrów różnego rodzaju i on ma chyba zakres temperatur około minus 50 stopni poniżej temperatury otoczenia, czyli załóżmy, jeśli tu będę miał 25 stopni, to spokojnie do minus 25 stopni powinien dać radę. Może to jest taki pomysł, żeby być troszeczkę yy, Albo raczej, żeby podejść do testów w tak zwany niestampowy sposób, czego nikt jeszcze, przynajmniej ja nie widziałem na YouTubie, u nikogo nie pokazywał, czyli użyć rzeczywiście troszeczkę innego obciążenia, nazwijmy to termicznego. Niż do tej pory wszyscy pokazywali. Może to jest pomysł, żeby albo samo ogniwo Peltiera załatwić, albo przyniosę Wam z pracy tak zwany piecyk kalibracyjny i spróbujemy piecykiem zejść maksymalnie nisko, na ile się da. I włożyć chociażby tą lutownicę, czy JBC, czy jakąś inną, i rzeczywiście spróbować zobaczyć, ile to rzeczywiście tej mocy jest gdzieś tam generowane. To takie luźne moje pomysły, może głupie, może nie głupie, zobaczymy, tak jak zawsze wam powtarzam, na przykład w tytule, tytułach moich filmów jest odwrotnie niż wszędzie, czyli jest numer i hashtag. Powinno być odwrotnie, ale ja zawsze staram się nie płynąć z prądem, czasami gdzieś tam pod prąd. Stąd też troszeczkę moje inne spojrzenie, i to, co wam pokazuję w moich filmach. Często spotyka się z różnego rodzaju krytyką, ale jest inne, jest inne, jest moje i tak ma być. Tym akcentem kończę dzisiejszy materiał. Godzina ile 25 chyba czy 26 nie widzę. Jest czasem wystarczającym. Tak jak wspomniałem, można to było zrobić w 10 minut. Ale po co? To wszystko w dzisiejszym materiale. Nie wiem, kiedy pojawi się kolejny materiał. Zobaczymy w każdym razie na tą chwilę. Jak mogliście zauważyć, pomysłów jest dużo, gorzej jak zawsze będzie z ich realizacją. Ale dajcie mi chwilę. Na pewno do tematu tego typu rozwiązań wrócimy. Bo wbrew pozorom. To ma potencjał. Kończę, bo oczywiście chciałem dalej ciągnąć temat, ale już nie wypada. Chyba nikt normalny tego nie wytrzyma. Do kolejnych odcinków. Cześć, trzymajcie się, pozdrawiam.